Pani profesor, pani? Naprawdę, to była pani profesor. To było w scenariuszu. Nie, tego nie było w scenariuszu, ale jak można odmówić pani profesor? Bardzo dziękuję za ten czas. Proszę państwa, za chwileczkę w tle będzie pokazana prezentacja już z dorosłymi, a tutaj macie państwo niezupełnie jeszcze dorosłych naszych pacjentów, którzy z nami zdobyli Kilimandżaro. To jest himalaistka, która zdobyła koronę ziemi i która zna pieśń, jaka jest śpiewana zarówno w Kenii i tam będzie się wyświetlał tekst, gdzie będzie właśnie Kenia, ale pierwszy karaoke. Zapraszamy wszystkich, bo piosenka jest niesamowicie prosta i bardzo proszę opuszczenie. Proszę państwa, że nie wiem, że... Chodź tu. Chciałam tylko powiedzieć, że mamy na scenie troje zdobywców Kilimandżaro. Nie wiem, czy państwo wiecie, pani profesor Kubicka, pan profesor Krzysztof Kałwak, nie tak dawno temu zdobyli najwyższy szczyt Afryki, zaliczany do korony ziemi. I to jest wydarzenie bezprecedensowe, jestem przekonana. Brawo dla nich. A Kuba i Ola na pewno Kilimandżaro zdobędą i nie jedno. Kuba na pewno, to mają palce, tylko trochę jeszcze wyrosły. No to zapraszamy, pani profesor, pani show. Po raz pierwszy w historii opery wrocławskiej, karaoke. Zapraszamy państwa. To jest nasza drużyna na szczycie. To prawda, trochę wyszła krzywo, no ale... Ciało, ciało pana, hałari klani, nzuri sana, łagieni, łagani wyszła, kejna nie jest tu, a kuna ma za... Proszę państwa, wstajemy wszyscy, wszyscy wstają. Jak tylko coś jest nie tak, to Hakuna Matata. Dziękuję bardzo.